Słowo, które będę dzisiaj mówił, jest fundamentalnym słowem. Niektórym z was może się wydawać, po co on o tym mówi. Przecież my wszystko wiemy. W ogóle, czy porządkujecie sobie myśli w głowie? Ja sobie porządkuję. Regularnie sobie porządkuję myśli w głowie. W ogóle mam takie przemyślenie, że człowiek, który nie porządkuje myśli w swojej głowie, nie porządkuje też swojego życia. Że jest to istotne. I widzę taką potrzebę. Zatytułowałem to słowo dzisiaj 3 razy U. Usprawiedliwienie, a uświęcenie, a uwielbienie. Są dwa zasadnicze powody, dlaczego chcę o tym mówić. Po pierwsze dlatego, że choć dotyczy to, tak jak powiedziałem, kwestii fundamentalnych, to widzę, że w praktyce życia, przy rozmowach też z częścią z was, widzę, że to są kwestie, na których ludzie się potykają. Szczególnie usprawiedliwienie i uświęcenie są mieszane, są zamieniane. Czasami ludzie tracą orientację. Każde z tych słów, usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie, dotyczy zupełnie innej płaszczyzny. Polega na czymś zupełnie innym. To są inne przestrzenie, które dobrze jest rozumieć. Wiecie, ostatnio trochę zainspirowany tym tematem wróciłem do takich wczesnych impulsów, które miałem u niektórych usługujących, powiedzmy, z poprzedniego wieku. I wiem, że od wielu z nich wziąłem bardzo dużo też osobiście, ale wiem, że wielu z nich do końca nie przyjęło istoty usprawiedliwienia. Z jednej strony cytowali list do Rzymian i robili to pięknie, z drugiej strony przy praktycznych przykładach, przy też ich duszpasterstwie, nie sięgali tej istoty. Zacząłem się w to zagłębiać i stwierdziłem, że to ważne, aby od tego wyjść. Dlatego zostańcie ze mną. Nie traktujcie, że okej, co on dzisiaj powie. Będę przytaczał też sporo wersetów. Chcę uporządkować pewne rzeczy. Jeśli z kimś z was jest potrzeba dzisiaj postawienia kropki nad i w którymś z tych obszarów, to ją postawcie. Tak, żeby do tego już więcej nie wracać. I teraz zacznę od usprawiedliwienia i chcę was po kolei przeprowadzić przez mój cały tutaj tok myślowy na dzisiaj. Usprawiedliwienie, czyli słowo dikaio, które wiemy doskonale, że jakby wiemy to, słyszeliśmy to, osłuchaliśmy się z tym, nie? Że jest usprawiedliwienie. Jesteśmy teraz, zostawcie wszystko inne, jesteśmy na przestrzeni usprawiedliwienia. To jest przestrzeń pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Na tej przestrzeni nie koncentrujcie się na niczym innym. Nie? Wiemy, że to usprawiedliwienie jest z wiary i nie z uczynków. I teraz będę po kolei przytaczał pewne rzeczy i będę je podpierał słowem. Możecie sobie dzisiaj ponotować trochę. Możecie do tego wracać, bo uważam, że trzeba te rzeczy porządkować. Galacjan 2,16. Powtórzę jeszcze raz. Jesteśmy na przestrzeni usprawiedliwienia. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko, podkreślę słowo, tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Ważna informacja, skondensowana informacja, zero-jedynkowa, tak? Przez co będzie usprawiedliwiony człowiek, przez co jest usprawiedliwiony, przez co być nie może. Powtórzę, Paweł powtarza Rzymian 3, 20-25. Dlatego z uczynków prawa
Nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. I ostatni krótki fragment, Galacjan 3,11. A że przez prawo nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz, wiecie, część z was może się zastanawiać, no po co on nam o tym mówi? Przecież to nie jest ewangelizacja. Przecież my wszyscy poznaliśmy Jezusa, my sami to o tym mówimy. Mówimy, że usprawiedliwienie jest z wiary. Jesteśmy na płaszczyźnie i przestrzeni usprawiedliwienia. Jeśli tak, to dlaczego? Kiedy zgrzeszysz, przychodzi do ciebie lęk o twoje zbawienie lub lęk o twoją pozycję przed Bogiem. Skoro wierzysz w usprawiedliwienie, które jest z wiary, dlaczego obawiasz się na tej przestrzeni, że coś tracisz? Idę dalej moim tokiem rozumowania na dzisiaj. Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, czyli my, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co mamy z Bogiem? Pokój mamy. Usprawiedliwienie z czego? Z wiary, tak? Nie z uczynków. Jesteśmy cały czas, mówię, na przestrzeni usprawiedliwienia człowieka. Rzymian 5, 9-10. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I teraz, tak jak powiedziałem, ja chcę, żebyśmy się przyjrzeli dzisiaj, czym jest usprawiedliwienie. Co to w ogóle jest? Zobaczcie, jest bardzo dużo pojęć, które są używane w Biblii i one często są używane zamiennie. Zbawienie, usprawiedliwienie, odpuszczenie. I to się tak trochę miesza. I później ktoś już nie wie, gdzie on jest i o co w tym wszystkim chodzi. Zobaczcie, najszerszym pojęciem jest zbawienie. Mówiliśmy o tym wiele razy, że zbawienie, greckie słowo sozo, zawiera zarówno właśnie usprawiedliwienie, zawiera, czyli to, że tak naprawdę idziesz do nieba, że stajesz się obywatelem nieba, jak i zawiera również to, tak, że jesteś dziedzicem, masz prawo chociażby do pełni błogosławień z wymiany krzyżowej. Tak? To jest największy zbiór, że tak powiem, jeśli mówimy o zbawieniu. Mało tego, ludzie często, podchodząc do Biblii, czytając ją literalnie, jakby nie rozumieją, że czasami używają słowa zbawienie, akcent jest na wieczność, a czasami na te rzeczy doczesne. Nie rozumieją tego i później próbują się boksować wersetami. To jest zbawienie. Zbawienie. I teraz, tak jak powiedziałem, w zbawieniu jest usprawiedliwienie. Mniejszy zbiór, jako część zbawienia, on tam się znajduje. Tak? Czyli zbawienie jest przedmiotowo szersze niż usprawiedliwienie. I teraz to, co nas interesuje dzisiaj, to, co mnie interesuje, żeby wam przekazać dzisiaj, to, że teraz na potrzeby usprawiedliwienia tu się znajdują, powiedzmy, dalsze trzy zbiory, czy trzy rzeczy, które chcę dzisiaj położyć akcent. To jest odpuszczenie, to jest wybaczenie i to jest odkupienie. Te trzy rzeczy są w ramach usprawiedliwienia. I teraz,
Coś wam pokażę zaraz, żebyście to mieli pouporządkowane. A propos przebaczenia. Kolosan 3:13, Nowa Biblia Gdańska. Znosząc cierpliwie jedni drugich i przebaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciwko jakiś zarzut, jak Chrystus wam przebaczył, tak i wy. I teraz odpuszczenie. Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. I 1 Jana 2:12. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Ja przez jakiś czas myślałem, że to jest gra słów. Wybaczenie, odpuszczenie, w zależności kto jak przetłumaczy. Zacząłem kopać trochę. Zobaczyłem, że w Biblii są dwa słowa używane. Aphesis i charizomai. Na tę okoliczność. I zacząłem się modlić. Zacząłem napierać. Mówię, tak jak wam powiedziałem, ja porządkuję myśli sobie. Ja muszę mieć pewne rzeczy poukładane, bo ja się chcę w tym, po pierwsze, bezpiecznie i dobrze poruszać. I mówię, pokaż mi tą różnicę. Chcę rozumieć, co się zawiera w tym usprawiedliwieniu. Tak? I zrozumiałem, że przebaczenie jest czymś innym niż odpuszczenie. Kiedy mowa o odpuszczeniu, odpuszczenie powoduje, jakby samo odpuszczenie, powoduje, że nadal jesteś winien, tak? Ale nie należy ci się kara. Odpuszczona zostaje ci kara. Wykonanie kary. Tak? Odpuszczone jest ukaranie cię. Przebaczenie jest natomiast czymś innym. Wskutek przebaczenia zostajesz uniewinniony. Nie ponosisz winy. Tak jakbyś nigdy tego grzechu nie popełnił. I teraz zobaczcie, skoro powiedzieliśmy, że w usprawiedliwieniu zawiera się przebaczenie i zawiera się wybaczenie, to teraz to odpuszczenie i przebaczenie powodują, że nie należy ci się kara i jesteś niewinny. Tak? Nie? Widzę dużo niezdecydowania. Bóg wymazał obciążający cię list dłużny, tak? Jesteśmy na przestrzeni usprawiedliwienia. Co z nim zrobił? Przybił go do krzyża. Mówimy o przestrzeni usprawiedliwienia. Nie jesteś winien niczego. Nie jesteś winien. Chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Po twoim nowym narodzeniu wszelkie poczucie winy na linii ty i Bóg jest kłamstwem. Jeśli chodzi o przestrzeń usprawiedliwienia. Wybaczone i przebaczone. Niewinny i bez kary. Dlaczego? Bo nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Wiele razy o tym mówimy. Jak cię widzi Bóg? W Chrystusie. I z jednej strony ludzie mówią tak. Usprawiedliwienie jest z wiary, ale kiedy upadnę, nie wiem, co będzie. I wielu mężów bożych pisało, usprawiedliwienie jest z wiary i bali się postawić kropkę na D. Ja zacząłem się modlić o to. Dlaczego on nie mówi, czy jest utracalność zbawienia, czy nie ma utracalności zbawienia? Dlaczego tego nie mówią? Bali się tego, bo jest ogromny nacisk, po pierwsze, legalizmu, który jest wbity od zawsze, po drugie, pomieszania z innymi przestrzeniami. Usprawiedliwienie to pierwsza przestrzeń, to jest początek życia. Człowiek nie należy do Boga, tak? Chodzi o to, czy staje się sprawiedliwy, czy nie. Zostało mu przebaczone i zostało mu wybaczone. Nie ponosi kary i nie jest winien. Ale diabeł się czai. Jest jakaś luka. Wbije się z tym. I co z tego, że klepał na ewangelizacji, że usprawiedliwienie jest wiary? Co z tego? Jak upadł, a teraz się boi, że Bóg go opuścił, że Bóg go zostawił. Podświadomie człowiek chce, pomimo wiedzy, którą ma, chce poprzez uczynki być usprawiedliwiony. Jesteśmy na przestrzeni usprawiedliwienia. Jak ewangelizuję i służę Bogu, to jestem taki bardziej sprawiedliwy. Ale jak upadłem, to jestem mniej sprawiedliwy. Sprawiedliwe jest zero-jedynkowe. Usprawiedliwienie. Jest ktoś sprawiedliwy, albo nie jest ktoś sprawiedliwy.
skutkiem odpuszczenia i wybaczenia jest to, że Bóg nas w pełni zaakceptował bezwarunkowo. Jeszcze raz powtórzę. Jesteśmy niewinni i odpuszczona została nam kara. Nie zaakceptował nas ze względu na nasze święte życie. Chcę, żebyście zrozumieli. Dlaczego? Słowo mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Kiedy słyszeliśmy Ewangelię, żaden z nas nie był sprawiedliwy. Każdy z nas żył w jakichś uczynkach, w jakiejś tam swojej moralności. Jeden niby w takich według tego świata, drugi w takich. Ale nikt nie był sprawiedliwy. I nie zostaliśmy usprawiedliwieni przez to, że prowadziliśmy święte życie. Nie przez to zostaliśmy usprawiedliwieni, tylko przez wiarę w krew Jezusa, tak? Zgadzacie się? To musi być pewne. Jak zostaliśmy usprawiedliwieni? Twoja sprawiedliwość w perspektywie tego przestrzeń usprawiedliwienia, jesteśmy cały czas w tym, tak? Jest niezależna od twoich uczynków. Na tej przestrzeni usprawiedliwieni zostaliśmy bez względu na nasze uczynki. Na podstawie wiary, tak? I teraz przy tym, że powiedziałem, że w tym zbiorze usprawiedliwienia jest przebaczenie i odpuszczenie, znajduje się też odkupienie, tak powiedziałem. Kolosan 1,14, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, tak? Rzymian 3,24. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Hebrajczyków 9,12, żeby jeszcze postawić w tym obszarze kropkę nad i. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy jakiego? Wiecznego odkupienia. Wiecznego odkupienia, tak? Jezus zapłacił za nas swoim życiem, swoją krwią, tak? Karą za grzech od zawsze jest i była śmierć, tak? I On zapłacił za ciebie i za mnie. Skoro jest zapłacone, tak? To roszczenie zostało spełnione. Był popełniony grzech, ktoś musiał zapłacić. Było roszczenie o śmierć czyjąś. I On zapłacił, tak? I tu jest zapłacone. Nie dotykamy tego. Jako ludzie narodzeni z Bożego Ducha musimy rozumieć, że poruszamy, że ta przestrzeń to jest przestrzeń, która jest za darmo. Że usprawiedliwienie jest za darmo. Mówiła o tym Ewa. Ta przestrzeń. Zobaczcie, bardzo mi zależy dzisiaj. Widzę, że ciężko w to wchodzi. Zależy mi, żebyście to poporządkowali. Po kolei. Efezjan 2, 5, 6. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czym jesteśmy zbawieni? Łaską. I Efezjan 2, 8, 9, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. No jaśniej się nie da. Usprawiedliwienie jest całkowite i na zawsze. Oj, zgrzyta. Usprawiedliwienie jest całkowite i na zawsze. To jest dar. Bóg obdarzył nas sprawiedliwością Chrystusa. I teraz, jeśli narodzony z Bożego Ducha człowiek nie ma pewności swojego usprawiedliwienia, jeśli dalej swojego życia nie zaczyna budować, mając tą pewność, wchodzi w różną formę legalizmu. Wchodzi w różną formę zasługiwania. Tak jak powiedziałem, czuje się lepiej, kiedy służy, czuje się bardziej sprawiedliwy. Jestem bardziej sprawiedliwy, tak? Czuję się bezpieczniej. Podświadomie te uczynki po prostu cały czas napierają na głowę, tak? Chcę zasługiwać, chcę się przypodobać Bogu. Ale co w ogóle, co daje usprawiedliwienie? Co to jest za przestrzeń? O czym my mówimy? Usprawiedliwienie daje bilet do nieba. To jest taka przestrzeń. Bilet do nieba. Po prostu. Jesteś usprawiedliwiony? Proszę. Zapłacone? Jesteś niewinny,
nie podlegasz karze. Kiedy pisałem to słowo, nagle przed oczami miałem, wstań proszę Dawid, wstań na chwilę. Zobaczyłem jego. Bardzo długo nie miałem w historii, nie wiedziałem, co się dzieje. Stój w jego życiu. Jesteś sprawiedliwy, Boże. Wiesz o tym? Poruszamy się na tej przestrzeni. I teraz wszyscy ci z was, których skrzywdził, musicie patrzeć na niego i rozumieć, że jest sprawiedliwy, Boże. Rozumiecie to? To jest przestrzeń usprawiedliwienia. Sprawiedliwy Boży. Uwierzył. Stał się sprawiedliwy. Siadaj. Dziękuję ci. Tak jak powiedziałem, usprawiedliwienie to jest początek w ogóle życia z Bogiem. Początek. To jest to coś, co się zaczyna w ogóle. Wiecie, to Jakub idzie tam dalej, bo on jak mówi o usprawiedliwieniu z wiary, od razu mówi o tym, co zrobił Abraham, jakby uczynek, który poszedł, ale usprawiedliwienie następuje w momencie jakby decyzji, w momencie wiary. Tu się to wszystko zaczyna. Jest to proces jednokierunkowy. Jednokierunkowy. Zobaczcie, przecież celowo przytoczyłem wam słowo i to dużo tego słowa, a nie jest to szkółka biblijna. Czy tam gdziekolwiek była mowa o jakimś warunku, czy tam było cokolwiek mowa na ten temat, że w ogóle, ale jak upadniesz, to figa z makiem. I zobaczcie teraz. I szukamy w głowie, kurczę. I teoretycznie wiemy, że usprawiedliwienie jest z wiary. Ale te ucynki, to nie na tej przestrzeni. I bardzo mi zależy, żeby każdy z was miał pewność, że jesteśmy sprawiedliwi. Z chwilą, kiedy uwierzyliśmy w to, w ogóle w osobę Jezusa, w Jego dzieło, w Jego zmartwychwstanie. Jesteśmy sprawiedliwi. I zaczynamy jakby inne przestrzenie w życiu, tak? Wchodzimy na jakby inne poziomy. Tam są inne często prawidła. Tam są inne zasady, ale tego my nie możemy zgubić. Nie możemy tego w ogóle... No czym jest między innymi potępienie? Z czym przychodzi diabeł do człowieka właśnie? A wiesz, ty zobacz, ta... Czemu ludzie się cofają? Czemu tracą orientację? Bo nie ma w tym fundamentu. Zobaczcie na potwierdzenie. Rzymian 5:19. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, Adama, wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi, nie? Zobaczcie w ogóle, jaka to jest. Wiecie, rozważacie jeszcze takie rzeczy? Ja na przykład się zachwycam. Nie wiem jak macie, tak ostatnio się zastanawiałem, czy jak głosicie Ewangelię. Ja za każdym razem, jak głoszę Ewangelię, to ją przeżywam. Ja się buduję tą Ewangelią. Ja ją znam, ale ja coś przeżywam w ogóle. W ogóle, wiecie, ona też dotyczy jakby mojego życia. Jestem tym zafascynowany w ogóle. Każdego dnia w tych paru prostych zdaniach, które możemy przytoczyć z każdego gdzieś tam wersetu, jakby odnajduję coś więcej. W ogóle widzę to, co on zrobił, tak? Jego aktem posłuszeństwa. Musiałem tylko wybrać. Nic więcej. Wrócę do tego pytania. Dlaczego, kiedy zgrzeszysz, przychodzi do ciebie lęk o twoje zbawienie lub lęk o twoją pozycję przed Bogiem. Zobacz, Rzymian 8:10. Jest bardzo dużo w Biblii takich słów, jak człowiek sobie poporządkuje te myśli. Jak będzie chciał poporządkować, to dostanie potwierdzenie. Rzymian 8:10. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Duch nie może stać się obumarły. On nie może powtórnie umrzeć, tak? Zobacz, mówię, cały czas jesteśmy na tej przestrzeni. Grzech duszy czy ciała nie dotyka odrodzonego ducha. Grzech duszy czy ciała nie dotyka odrodzonego ducha i nie ma na niego wpływu. Zobaczcie, kiedy głosimy Ewangelię, głosimy usprawiedliwienie
które jest z wiary, nie? A nie z uczynków. Jaki jest zarzut pada często? Bo zobaczcie, bo to, co ja powiedziałem teraz, tak naprawdę usprawiedliwienie z wiary nie zachęca do grzechu, ale podpisze się rękoma i nogami pod tym, co kiedyś powiedział jeden człowiek. Jeśli głoszona przez ciebie Ewangelia, tak? Jeśli podczas do twoich poselstw nie pada właśnie zarzut, że zachęcasz do grzechu, to nie głosisz jeszcze pełnej Ewangelii. Zawsze się znajdzie, to takie proste, tak? Chamie jeden, żyłeś tak czy tak, robiłeś to czy to i co teraz? Wybrałeś sobie jakiegoś tam Jezusa i święty jesteś, tak? No tak. I naprawdę mówię o tym, bo my nawet nie mamy do końca świadomości, jakby mamy wryte w głowy od początku w tym systemie cały legalizm i uczynki. To jest. To my się przebijamy przez naszą duszę z tym, żeby się uchwytać tego, że usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. Ale tak wam powiedziałem, to są mocna rzecz. Jeśli nie pada ten zarzut, to może gdzieś jednak tak trochę z wiary, ale wiesz. Dlaczego? Zobaczcie, zauważyliście, jak dużo Kościoła głosi uświęcenie, a nie Ewangelię na ulicy? Masz być taki czy taki, a dlaczego? A Jezus szedł do prostytutek. Ja nie wiem, jak to wyglądało, jak oni razem siedzieli. Do złodziei, szedł do pijaków, z nimi siedział, z nimi funkcjonował generalnie, tak? A ludzie mówią, masz być taki czy taki, bo jest Bóg, pamiętaj, jest Bóg, masz być taki czy taki. Przyjdź do Jezusa, bo usprawiedliwienie jest z wiary. Nie musisz robić nic. Przyjdź dzisiaj. Uwierz w to, co On zrobił. Nie, to nie może być tak. I ludzie głoszą uświęcenie zamiast Ewangelii. Uświęcenie głoszą. Bo to wszystko się miesza. Bo jak to tak? Przecież to takie niesprawiedliwe, nie? Niesprawiedliwe. Wziął i zwiał, nie wiadomo gdzie, co on wyprawiał. W ogóle tak? Powinien kopa dostać od wszystkich teraz, nie? Tak? Takie są myśli, nie? A to sprawiedliwy Boży. I tak go Bóg widzi. Tak to wymyślił. Widzi go w Chrystusie. Kiedy analizuję usprawiedliwienie, zobaczcie, i to jest ważne teraz, bo za chwilę przejdę do innej przestrzeni. Chcę, żebyście to zrozumieli. Kiedy analizujemy usprawiedliwienie, tutaj, na tej płaszczyźnie, uczynki są przeklęte. Mówię o uczynkach zamiast wiary. Tak? I o tym wiemy, bo mówimy, tak? Czyli tutaj one są hamulcowym do przyjścia do Jezusa, na tej przestrzeni. Przy usprawiedliwieniu chodzi bowiem, tak? O wiarę w osobę Jezusa i Jego dzieło. I dzieje się ono na podstawie łaski, czyli żaden z nas, bez względu na to, jak sobie żyliśmy, na to nie zasłużył, jest to za darmo. I teraz bardzo mi zależy na tym, że w ogóle tylko człowiek, uważam, który naprawdę porusza się w tym dobrze, rozumie to, jest w tym bezpieczny, jest w stanie w ogóle wchodzić prawidłowo i rozwijać się w dalszych przestrzeniach. Jest w stanie w ogóle rozumieć, na czym polega w ogóle uświęcenie, czym ono jest w ogóle, czym jest służba w ogóle, czym jest uwielbienie, tak? Jest w stanie w ogóle, nie wiem, gdziekolwiek wchodzić jako pionier w ogóle, jest w stanie podejmować pewne ryzyko, tak? Pokój mamy z Bogiem, usprawiedliwieni krwią Jego. Pokój mam z Bogiem. Nie jestem w stanie tego zepsuć. Mam pokój. Dlaczego? Bo to nie ja zrobiłem. Gdybym ja to zrobił, to mógłbym to stracić. Ale nie ja to zrobiłem, to On to zrobił, Jezus. Ten, który jest święty, który nie popełnił błędu. On to zrobił, On mi to zapewnił. Mam pokój z Bogiem. Kiedy? Zawsze. 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 I teraz przejdę do uświęcenia. Ja dzisiaj, wiecie, nie zrobię tego tak, nie rozłożę tego wszystkiego na czynniki pierwsze, bo byśmy musieli posiedzieć trochę. Chcę wam pokazać pewne rzeczy i pewne różnice, żebyśmy to też rozumieli, tak? Ostatnio Artur mówił krótko podsumowując, że w uświęceniu chodzi o tym, aby naśladować Jezusa. I teraz patrząc na to zagadnienie, żeby znowu jakoś tak poklasyfikować, o co chodzi w tym uświęceniu,
to ja widzę takie cztery obszary, które są cztery, pokazuję, mówię cztery, pokazuję trzy, cztery. Pierwszym jest posłuszeństwo, już dzisiaj wiele rzeczy padło. Drugim są uczynki wiary, uczynki wiary, uczynki wynikające z wiary. Trzy, świadomość łaski, a nie legalizm, czy przypodobanie się, zasługiwanie. I cztery, święte, miłosne intencje. I teraz po kolei, ja chcę wam dzisiaj zostawić, jak powiedziałem, notujcie, kto chce, wracajcie do tego. Chodzi o porządkowanie rzeczy. Posłuszeństwo, tak? Filipian 2,8. Uniżył samego siebie. Kurczę, dzisiaj dużo rzeczy zostało powiedzianych już w tym temacie. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Inspiruje was to? Nie bardzo. Dał przykład. Uniżył się. Zniósł dużo więcej niż my wszyscy tutaj razem. Jest napisane, że był doświadczony wszystkim. Doświadczył wszystkiego. Piotra 1,22. To było słowo, które we mnie się mocno wryło. Bo ja właśnie takie pojęcia padały. Ludzie mówili tam coś tam, młody wierzący chce złapać. Nie, uświęcenie, uświęcenie. A Piotr, skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. A mnie jak, okej. Okay. Czyli to nie jest znowu jakieś enigmatyczne określenie tam, to uświęcenie, o co chodzi, tak? Uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. Jesteś w ogóle posłuszny prawdzie, tak? No to okej, droga do uświęcenia, czyli tym, jaki być Jezus, prowadzi przez co? Przez posłuszeństwo. Przez posłuszeństwo. To w ogóle wiecie, bo to jest ważne we wszystkich aspektach, we wszystkich dziedzinach. Oczywiście bierzemy przede wszystkim prawdy Boże, bierzemy zasady Boże w ogóle, gdzieś tam zaczynamy je wdrażać. Ale jeśli przychodzi jakaś tam, powiedzmy, informacja, dam wam przykład, nie wiem, na konferencji była informacja, tak, że nie bronimy się tylko, powiedzmy, przed diabłem, tylko wchodzimy go atakujemy, nie? A zobaczcie, jaki jest na przykład mechanizm bardzo często u ludzi, jakby pewna taka kultura. W modlitwach są otwierane pociski złego, są na to słowa, a jak coś ukradnie, no to oddasz według prawa. Mieliśmy w środę modlitwę, poszliśmy krok dalej. Posłusznie słowo, które było uwolnione. Najechaliśmy skarbce. Weszliśmy na teren przeciwnika i złupiliśmy, wyjmując złoto z jego skarbców, które ma nielegalnie. I teraz zobaczcie. Część ludzi, która w ogóle nie do końca rozumie, na czym życie z Bogiem polega, będzie powiedziała, czyli obudzę się rano, tak? I mam szkatułki pod poduszką. Jest! Święty Mikołaj wszedł w tym roku. Jest! Święty Jezus. Wiecie, jak to działa? Pomodliliśmy się w ten sposób. Weszliśmy w pewną przestrzeń. Nie? I teraz to. Idziesz z modlitwy wstawienniczej, wchodzisz do swojej komory, zamykasz za sobą drzwi. Czyli co? Izolujesz się w ogóle od świata, dalej jesteś skupiony na Bogu. I co? I przychodzi ci informacja, jak w twoim przypadku wejść i ukraść to, co on zabrał. Zabrać mu to, jak go złupić. To nie są, wiecie, takie bajeczki. To jest tak naprawdę prorocza informacja, prorocze wejście na teren. Ale teraz musisz być po pierwsze posłuszny temu. Czemu? Żeby wejść do komory, żeby się oddzielić, bo jak człowiek się nie będzie dalej modlił, a w środę na wstawienniczej mówili, że złupiliśmy skarbce diabła, a ja nie mam. Poszedłeś dalej za tym? Rozmawiałeś na ten temat z Bogiem? Czy napierałeś? Czy powiedziałeś, tak, ja chcę to wziąć. Ja teraz wchodzę, a ty mów do mnie, Jahwe. Jak mam to zrobić? Siedzę i czekam. I czekam. I wyjdę ze strategią. I będę wiedział, gdzie wejść. Będę wiedział, gdzie wejść. Dlaczego? Bo ja nie jestem od tego, żeby się bronić. Skoro on przez tyle lat łupił ziemię, to ja teraz wejdę i ja mu to zabiorę. Dlaczego? Bo mam do tego mandat. Zabiorę mu to. Zabiorę. A może w przyszłą środę powiedzą, jak to zrobić? To było słowo. Ale posłuszeństwo jest wieloaspektowe. I zasady, które są te czytelne wprost i też temu, co ty usłyszysz. Kim ty w ogóle jesteś? Rzymian 6,16. Dalej, a propos posłuszeństwa. Czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego,
Komu jesteście posłuszni? Czy to grzechu ku śmierci, czy to jest posłuszeństwa ku sprawiedliwości? I teraz zobaczcie. Nadal jesteś sprawiedliwy. Tu się nic nie zmieniło. Możesz być sprawiedliwy, sprawiedliwym sługą diabła, tak? No możesz być, ale jesteś sprawiedliwy. Idziesz do nieba, tego nie tracisz. Tylko, że przez to, że jesteś posłuszny grzechowi, stajesz się sługą temu, kim za tym stoi tutaj na tej ziemi. Skończy się twój czas, idziesz do nieba, no ale tutaj wybrałeś Pana w zakresie tych rzeczy tutaj. Wybrałeś. Kogo się słucha? Pana. Pana się słucha. I Rzymian 12:2, ale nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tak, zmiana myślenia i posłuszeństwo. Zobaczcie, żeby dobrze rozpoznać głos Boga i Jego wolę, potrzebna jest zmiana myślenia, a więc tak naprawdę posłuszeństwo prawdzie. To wszystko się w ogóle, wiecie, to się łączy ze sobą. Łączy. I teraz rzecz, która mam wrażenie, że jest najbardziej niezrozumiała. Nie? Przed chwilą byliśmy na płaszczyźnie. Ja widzę czasami taką dezorientację. Byliśmy na przestrzeni sprawiedliwości, powiedzieliśmy, że tak, usprawiedliwienie jest z wiary, tak? Amen. Teraz jesteśmy już dalej, już jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha w ogóle, wchodzimy w inną przestrzeń i co? I mamy tu Jakuba 2:20. Jakub mówi tak, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Na tej płaszczyźnie uczynki są święte, uczynki wiary. Bo tak naprawdę, mało tego, uczynki są dowodem, czy wiara jest. Jak nie ma uczynku, to nie ma wiary. To jest mrzonka. To jest jakaś iluzja. Nie ma. Bo jest decyzja, jest wiara i co ona zaczyna? Jakiś ruch wiary się zaczyna. Jakieś kroki wiary, więc tutaj uczynki są święte. I teraz często protestanci mówią, jak to uczynki są święte? Uczynki wynikające z wiary, tak? Uczynki wiary. Jakoś nie mogą tego podzielić. Te uczynki są wynikiem wiary. Są efektem, tak? Są widocznymi krokami, które pozostawiają ślad. Wiecie, bo to no, nawet później przekładasz. No czasami, nie wiem, no, rozmawiasz z człowiekiem, mówi, dobra, wierzę o to, że tutaj teraz będę pracował w Warszawie, przenoszę się do Warszawy, tak? Byłeś na rozmowie, tak, miałem rozmowę tam online, będę przenosił się do Warszawy, od kiedy? No powiedzmy tam od 10 października. Od 10 października tu wszystko startuje, będę miał, mówię, okej. Okay. Mówię, wierzysz? Tak. Mówię, to zarezerwowałeś już mieszkanie? Nie. A czemu? Czemu nie zarezerwowałeś? Rozumiem, że byłeś na rozmowie kwalifikacyjnej, tak? I wierzysz o to, że dostajesz tą pracę. No tak. Czyli ją masz. No tak. No to masz już gdzie mieszkać? Czy czekasz, co się wydarzy? Rozumiecie? Że to są te takie praktyczne przestrzenie, nie? Wierzysz o uzdrowienie? Jesteś na zwolnieniu, tak? Idziesz na kontrolę i co mówisz? Jestem zdrowy. Każdy, a tutaj jeszcze widzę tam, że tutaj jeszcze ten wynik nie jest taki, ale ja bardzo dziękuję. Jestem zdrowy. Jestem zdrowy, ja nie chcę zwolnienia. Wąt, szatanie, apagę. Apagę. No taka jest prawda. Kiedyś też rozmawiałem z takim człowiekiem, to się tak trochę kręcił, ale on mi też mówi, że tutaj akurat, no wierzy o pieniądze teraz na tym osiedlu, będzie kupował teraz mieszkanie, mówi, tutaj się oddał jakieś tam bloki, no ruszyły już ten. Ja mówię, okej, okay. I wierzysz tutaj, że będziesz mieszkał, tak? Mówię, tak, mówię, czy podpisałeś już umowę rezerwacyjną? Podpisałeś umowę? Nie. Ja mówię, no ale to czemu nie? Przecież wierzysz. I przychodzi, wiecie, czy ja wierzę? No wierzę, ale nie mam pewności, nie? No wiecie, i jakby dotyka się te rzeczy tak naprawdę, że no, wiara się jest taki wielki worek, szczególnie jak się, wiecie, wzrasta w tej atmosferze ruchu wiary, że wiadomo, że wszystko jest z wiary, no to tak, to jest takie naciąganie, nie? To jest takie naciąganie. Dlatego mówię, uczynki wiary są święte na tej przestrzeni. Łaska. Efezjan 4:7, już parę tylko słów, żeby... A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Niektórzy czasem zapominają, mówią, ja nie mam łaski.
Po pierwsze, łaska została dana, a tu jest napisane, że też każdemu z nas. 1 Piotra 4,10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Tak? Czyli to tak na potwierdzenie, że każdy to człowiek narodzony z Bożego Ducha tą łaskę otrzymał. I dalej Rzymian 6,14. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod prawem, a pod czym? Gdzie jesteście pod łaską, tak? Czyli łaska, a raczej powiedziałbym świadomość łaski, przeżywanie tej łaski wyzwala człowieka spod panowania grzechu. Świadomość tego. I, a jeszcze jeden tu mam fragment, a nawet dwa. 1 Koryntian 15:10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej. O, to jest ważne. Daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która była ze mną. Wiecie, trzeba wracać do fundamentów. Trzeba wracać do tego, że łaska jest łaską pracującą. Że łasce trzeba też odpowiednie środowisko zapewnić. Odpowiednią przestrzeń. Że to nie jest enigmatyczne. Że nie zaczynamy żyć teraz jak Tesaloniczanie. To już padało dzisiaj, mówiła o tym Ewa, tak? Nie mówimy teraz, okej, to nic. To łaska jest czy nie ma? Gdzie poszła? Leżę, nic nie robię. Łaska pracująca. Mamy wierzyć, mamy robić kroki wiary i też w ten sposób zapewnić łasce pole do działania i manifestowania mocy. I 2 Koryntian 12,9. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. I teraz wiecie, ja myślę, że właśnie to są te dwa rowy, nie? Że z jednej strony leżymy, nic nie robimy, nic nie trzeba. Z drugiej strony jest ten legalizm. Ale łaska też musi być prawidłowo przeżywana, tak? Bo to ona powoduje, że jakby to wszystko staje się kompletne, że człowiek wszystko ma, co jest mu potrzebne. Jakby napisałem, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Zobaczcie, jeśli Bóg cię do czegoś powołał, to cię też wyposażył, tak? Zgadzacie się ze mną. Masz jakieś naturalne uwarunkowania i w pozostałym zakresie masz te ponadnaturalne uwarunkowania czy dary. Jeśli jesteś mu posłuszny teraz, tak, rozpoznajesz jego głos, przeżywasz tą łaskę, to masz już wszystko, co ci jest potrzebne do wykonania tego zadania. Masz wszystko. To jest kompletne. Kompletne. No i ostatni ten aspekt na tej płaszczyźnie to te święte, miłosne intencje, czyli to najprostsze pytanie, tak naprawdę, dlaczego my w ogóle coś robimy, nie? Dlaczego? Dlaczego? I teraz 1 Jana 4,7. Umiłowania, umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Zobaczcie, nie można twierdzić, że się zna Boga i nie mieć miłosnych intencji. Nie można. To jest niemożliwe. No i to jest ta przestrzeń uświęcenia. Chcę, żebyście to rozumieli, tak? Usprawiedliwienie dotyczy grzesznego człowieka i momentu w ogóle pojednania z jego Bogiem, tak? To jest zupełnie jakby inna, pierwsza płaszczyzna, pierwsza przestrzeń. Później wchodzimy już jako narodzeni z Bożego Ducha w ogóle na inne przestrzenie. Pewnie można by ich było więcej dzisiaj wymienić. Ja miałem przekonanie, żeby skoncentrować się na tych trzech. Jeszcze za chwilę powiem parę słów o uwielbieniu. Tak? Ale uświęcenie już jest czymś innym. Już jest czymś innym. I tu są już te inne zasady. Tu uczynki są ważne, tu posłuszeństwo jest bardzo ważne. Świadomość przeżywania tej łaski na co dzień jest bardzo ważna, tak? Miłosne intencje, to jest ważne. To jest ważne. To nam zaprezentował też Chrystus. On nam to pokazał. On nam to pokazał. I tak naprawdę, wiecie, no jakby wytyczył jasny kierunek. Ale chcę powiedzieć parę słów na temat uwielbienia. Ja w ogóle, wiecie, bo to, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja jestem fanem naszego uwielbienia. No, to chyba było dziwne, gdybym nie był. Jestem fanem, ale mam też świadomość tego, w jakich żyjemy czasach. Żyjemy w czasach, gdzie uwielbienie zostało sprowadzone tylko i wyłącznie do formy przednabożeństwowego śpiewania. I to jest pewna kultura i my nie możemy, wiecie, jakby tego przyklepywać. To, co robimy, to jest jakiś wycinek uwielbienia. Jakiś wycinek. Zobaczcie, jak to się wdarło do nomenklatury chrześcijańskiej, nie? Na uwielbieniu, na tym, że to jest w zasadzie uwielbienie. To jest uwielbienie. A to dobrze w słowie posiedzieć trochę.
też na ten temat, nie? Zobaczcie, w ogóle takiego uwielbienia, na przykład, kiedy, jak mamy my, to bardziej, inaczej, nie bardziej, to my potrzebujemy, a nie Bóg. Zgodzicie się ze mną? My Go potrzebujemy, bo to jest trochę tak, jak z postem. Nie koncentrujesz się na niczym innym, tylko na Bogu. I teraz co robisz w czasie uwielbienia? Co robisz? Przebijasz się przez swoje ciało, przebijasz się przez swoją duszę. Po co? Aby Go lepiej słyszeć. Zobaczcie, że ludzie mówią, ale miałem objawienie na uwielbieniu czy coś, nie? No tak. Zepchnięta cielesność. Dusza uspokojona, wyciszona. I ten głos nagle jest odbieralny, tak? Można go wyraźniej słyszeć czy doświadczać. Ale słowo tutaj pokazuje nam rzeczy, które są gubione. Ewangelia Jana 16:14. Zresztą ja kiedyś o tym mówiłem, ale ja to... Zresztą możecie wrócić. Kiedyś miałem takie poselstwo uwielbianie, a uwielbienie Boga. On, Duch Święty, mówi Jezus, mnie uwielbi. Dlaczego? Gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Jak wielbimy Boga? Biorąc prawdy. Biorąc prawdy, stosując prawdę w swoim życiu. Zobaczcie, przecież to w ogóle, wiecie, bo to trochę tak ludzie myślą, tak sobie, ja to sobie ostatnio myślałem trochę na ten temat, że to jest takie, no tak to traktowanie Boga, no niepoważnie. Czyli co? Czyli idę na uwielbienie i śpiewam: Boże, oddaję Tobie wszelką chwałę i wszelką cześć, a równolegle, świadomie, siedzę po uszy w bagnie i jestem buntownikiem wobec prawdy. I że to jest uwielbienie Boga? I że ten ktoś w tym momencie uwielbia Boga, bo on śpiewa: uwielbiam Ciebie, Ty. To tak samo jakby, nie wiem, jakiś facet po prostu mówi swojej żonie: kocham Cię, tak? I ma 100 kochanek. A mówi: ale kocham Cię. W tym przedziale czasowym. O, tutaj teraz te 5 sekund. Jak rozmawiamy ze sobą. Prawdą żyjemy. Uwielbiamy Boga poprzez to, że jesteśmy wykonawcami słowa. W ten sposób Go uwielbiamy. I zobaczcie, i ta druga część, bo tu w ogóle w uwielbieniu Boga na tej płaszczyźnie chodzi również o naśladowanie Jezusa. Ja inaczej zapytam, czy wszyscy, którzy wychodzicie dzisiaj z sali, to wy się nie zgadzacie z tym słowem, które głoszę? Bo wyszło z 15 osób. To mnie zastanawia. Taki macie szacunek do Boga, jak do słowa, które jest mówione. Ewangelia Jana 17:4. Jezus mówi tak: ja Cię uwielbiłem na ziemi. To bardzo ważne, zobaczcie. Jezus podsumowuje swoją służbę w Getsemane. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. To była kolejna rzecz, która mnie trzepnęła. Mówię: okej. Rozumiem. Rozumiem, jak Cię uwielbić. Żyjąc w prawdzie i wykonując swoje zadania. Tak Cię mogę uwielbić. Reszta jest dodatkami. Reszta jest jakąś częścią. Zobaczcie. Uwielbienie Boga tak naprawdę jest widoczne i jest mierzalne. Jest widoczne, czy ktoś żyje zgodnie z prawdą. Jest też mierzalne po tym, czy wypełnia zadanie. Zależy mi na tym, żebyście też mieli dobrze poukładane te rzeczy. Celowo wyszedłem od usprawiedliwienia, bo uważam, że jeszcze diabeł próbuje oszukiwać, okłamywać ludzi. A tak naprawdę w rozwoju człowieka i we wzroście później usprawiedliwienie to jest broń. To jest broń. Każdy z nas popełnił jakiś błąd. I teraz jest pytanie, wiecie co mi na przykład daje usprawiedliwienie, świadomość usprawiedliwienia?
że bardzo szybko jestem w stanie się podnieść. Bardzo szybko. I w ogóle złapać pion prawidłowy, okej. Już nie ma tych rozkmin w ogóle. Głowa nie jest ciężka. Po prostu, tak? Był błąd, jest eliminacja błędu, jest taka prawda, jest ukierunkowanie w ogóle. Chcę być jak ty, chcę cię uwielbić w ogóle, tak w ogóle. Reszta się nie liczy. Tu nie może być dziury w całym. Nie może być dziury w całym. Jeden akt wiary usprawiedliwia człowieka na zawsze przed Bogiem. To musi być scementowane. To ma powodować ogromne poczucie bezpieczeństwa w nas. Tego, żebyśmy, wiecie, no, myślę, że jeszcze wiele zadań przed nami, które nie wiem, których od razu nie możemy zobaczyć, bo może byśmy się, nie wiem, nie chcę powiedzieć wystraszyli, to takie nie nasze słowo, tak? Ale żyjemy z wiary w wiarę, tak? I budujemy. I nie ma być miejsca, gdzie by palca wsadzić w takich punktach. Jeśli chcemy jako pionierzy iść, jeśli chcemy zdobywać ten kraj, nie tylko ten kraj, to musimy to rozumieć. Z tym was zostawię. Amen.